My oczywiście dostaliśmy informację o tym, że uzyskaliśmy prawie 4 miliony złotych dofinansowania na ten cel i to absolutnie nie jest tak, że ratusz nie chce wykorzystać tych środków, wręcz przeciwnie. Natomiast zwróciliśmy się z taką prośbą, z wnioskiem do Ministerstwa o przekwalifikowanie tych środków. Zależy nam na tym, żeby wykorzystać środki, tak zwane y, wydatki majątkowe, a nie wydatki bieżące, biorąc pod uwagę fakt, że przebudowa tej drogi będzie... Y, będzie miała troszkę większy zakres niż, niż zakładano, dlatego chcielibyśmy, żeby została potraktowana nie jako remont, a jako zadanie inwestycyjne, co pozwoliłoby nam również właśnie na przekwalifikowanie tego zadania i wydatkowanie środków majątkowych, a nie środków wydatków bieżących miasta, na, na czym nam zależy. Oczywiście resztę środków, tak zwany wkład własny miasta na ten cel mamy zabezpieczony, więc on jest bezpieczny, Czekamy po prostu na odpowiedź Ministerstwa. Proszę Państwa, rzeczywiście nasza spółka skierowała wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o skrócenie obowiązującego, obowiązującej taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Powodem jest drastyczny wzrost cen przede wszystkim energii elektrycznej o ponad 50%, gazu o ponad 30%. Również wzrosły ceny związane z usługami poczty polskiej o ponad 20%. Wchodzą w życie pracownicze plany kapitałowe, które będą również na pracodawcę nakładały obowiązek odprowadzania określonych składek dla tych pracowników, którzy zdecydują się na dodatkowe składki emerytalne, wzrasta najniższa krajowa. Wszystkie te czynniki makroekonomiczne, niezależne od prowadzonej przez spółkę działalności, rzutują na, na naszą kondycję finansową i stąd też zdecydowaliśmy się na ten wniosek taryfowy, czyli na skrócenie dotychczasowych obowiązujących dotychczasowo taryf i na to, że składamy nowy wniosek. Proszę Państwa, pragnę przypomnieć, że od 2018 roku regulatorem cen Proponowanych przez spółki wodociągowe jest Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Tam kierujemy swój wniosek. I ten wniosek to nie jest jedna kartka papieru, tylko to jest dokument analityczny, który ma kilkadziesiąt stron, który zawiera kilkanaście załączników. My musimy udokumentować, zresztą tak jak powiedział rzecznik wód polskich, czy koszty, które ponosi spółka są adekwatne do zaproponowanych cen. I taka dokumentacja analityczna została skierowana do wód polskich i to wody polskie teraz ten wniosek analizują no i będą podejmowały stosowną decyzję. Ważna, istotna informacja: w cenach taryf nie ma ujętych żadnych działań spółki reklamowych, promocyjnych. Tego taryfa nie może zawierać. Wszystkie tego rodzaju wydatki spółki, jeśli są, one są z pozostałej naszej działalności. Czyli na to musi nasza spółka dodatkowymi usługami swoimi zarobić, i tak to wygląda w praktyce. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcia wód polskich. Ja pragnę jednak ym, też Państwu uświadomić, że cena metra sześciennego wody. Po wejściu teraz w drugi okres taryfowy, bo jesteśmy w drugim okresie taryfowym, bo taryfa obowiązuje jeszcze, jesteśmy w trakcie trwania starej taryfy, bo tak jak powiedzieliśmy, wniosek taryfowy złożyliśmy do Wód Polskich i cena w tej chwili to jest 3 ,14 zł 14 groszy za metr sześcienny, czyli płacimy 3 ,14 zł 14 groszy za 1000 litrów wody, żebyśmy mieli tego pełną świadomość. Metr sześcienny wody to jest 3,14 groszy. Czy to jest dużo, czy to jest mało, pozostawiam to ocenie naszych odbiorców. To, że nie mamy konkurencji, to nie znaczy, że nie powinniśmy dbać o właściwą informację, która powinna docierać do naszych odbiorców. Przede wszystkim skupiamy się na promowaniu picia kranówki, co zresztą jest tendencją powszechną w całym kraju, bo wiele miast promuje picie wody kranowej, i na tym się skupiamy. W tej chwili propagujemy taką kampanię, czego nie należy wrzucać do toalety. To wspólnie realizujemy z spółką Saniko. Są to działania edukacyjne, są to działania informacyjne, są to działania, których media nie chcą realizować bezpłatnie. Tak? My szereg rzeczy możemy w mediach przekazywać drogą informacji, ale też musimy wejść w sferę taką czysto reklamową i na tym się skupiamy i z tego korzystamy. Tak jak mówię woda kranowa, mamy teraz dwie kampanie, picie włosawskiej kranówki plus ta kampania dotycząca tego, czego nie należy wrzucać do toalety i są to praktyki powszechne w całym kraju i wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe na tego typu działaniach się skupiają. Istnieje coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu i to są działania, które powinniśmy realizować. To, że jesteśmy monopolistą na rynku, że nie mamy konkurencji, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za to, żeby informować o naszych usługach, żeby inicjować pewne działania promocyjne i żeby uświadamiać w pewnych sprawach naszych odbiorców.